Witam, dzisiaj będę mówił na temat biografii Stanisława Terleckiego. Przedstawię wam tutaj biografię, ponieważ ostatnio nagrywałem filmik o przykrej dosyć informacji, a mianowicie, że piłkarz ten zmarł. Stanisław Andrzej Terlecki urodził się 13 listopada 1955 roku w Warszawie, natomiast zmarł 28 grudnia 2017 roku w Łodzi. Jest to polski piłkarz grający na pozycji napastnika lub pomocnika. Jeśli chodzi o karierę juniorską i karierę seniorską, to w seniorskiej występował w Stal FSO Warszawa od 72 do 73 roku, później od 73 do 75 w Gwardii Warszawa, potem w LKS Łódź, Pittsburgh Spirit na hali, potem Golden Bay Earthquakes, New York Cosmos, Pittsburgh Spirit, znowu LKS Łódź, Legia Warszawa 88 do 89 roku, 89 do 90 roku to jest Louis Storm hala. W 90 roku występował w LKS Łódź, następnie występował od 91 do 92 roku, występował w Polonii Warszawa, a w 2005 roku KP Bielany. Jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, to występował w polskiej reprezentacji U21, U23, natomiast w seniorach, po prostu w dorosłej piłce, występował od 76 roku do 80 roku, kiedy to właśnie była ta afera na Okęciu. Piłkarze zostali praktycznie wyrzuceni, tak, z reprezentacji. Część piłkarzy się tam pokajała, natomiast tutaj Stanisław Terlecki zarówno walczył po prostu z komuną, z władzami komunistycznymi, a także nie pokajał się po prostu przed tymi władzami, nie został przywrócony do reprezentacji, ale też sam nie chciał występować w reprezentacji. Przypomnę też, że studiował historię, walczył o niepodległość, tak, o po to, żeby Polska była niepodległym krajem, tak, walczył z komunizmem. Dobra, i teraz biografia. Urodził się w Warszawie jako najmłodsze z trojga dzieci Teresy i Teofila Terleckich. Jego starszy brat Jerzy zginął tragicznie jako kilkuletni chłopiec, a starsza siostra Anna wyjechała do Australii. Jego rodzice pochodzili z Kresów. Po wojnie rodzina Terleckich osiedliła się w Piastowie. Babcia ze strony matki nazywała się Wiktoria Hamier-Gliszczyńska. Jego dziadek ze strony ojca Józef był oficerem w armii austro-węgierskiej. Kariera. Był wychowankiem szkółki warszawskiego OZPN. To dosyć taka dziwna nazwa, ale to jest inaczej Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski. A jego pierwszym klubem była Stal FSO Warszawa. W 1973 roku przeszedł do drużyny Zamiedzy Gwardii. Po dwóch latach opuścił Warszawę i przeniósł się do łódzkiego klubu sportowego. W łódzkim zespole grał w pierwszej lidze do 1980 roku. W sumie w reprezentacji w latach 76-80 rozegrał 29 spotkań. Strzelił w nich 7 goli. 3 kolejne zdobył w meczach, które nie były uznane za oficjalne. W 1979 z Czechosłowacją i w 1980 roku z Irakiem. Uważany za osobę bezkompromisową zarówno na boisku, jak i poza nim, co utrudniało mu karierę. W latach 80. ostatecznie ją złamano. Nigdy nie zagrał w finałach Mistrzostw Świata. Przed rozgrywanymi w Argentynie złapał kontuzję, a 2 lata później został odsunięty od reprezentacji po słynnej aferze na Okęciu, w której wstawił się za Józefem Młynarczykiem, który miał nie pojechać na zgrupowanie do Włoch i kadry już nie wrócił. Który miał nie pojechać na zgrupowanie do Włoch i do kadry już nie wrócił. No to była taka sytuacja, może przypomnę, dla tych kibiców, którzy nie wiedzą, o co chodzi, a więc reprezentacja wylatywała z Polski właśnie tutaj na zgrupowaniu. No i Józef Młynarczyk tam pojawił się wstawiony troszeczkę, tak, pod wpływem alkoholu. No, dzień wcześniej zrobił sobie taką imprezkę tam w hotelu i tak dalej. No i tamte czasy to były takie siermierzne czasy. Dziś, tak mówiłem to już w jednym z filmików, w niektórych klubach to się toleruje, tak, jeżeli piłkarz jest dobry. No ale wtedy po prostu, wiecie, była linia partyjna i tak dalej. Zaraz dziennikarze byli na lotnisku, wybuchła wielka afera. Ci piłkarze ostatecznie polecieli. Polecieli po prostu na to zgrupowanie, jednak potem po kilku dniach wrócili. No i tutaj oczywiście wszyscy później dostali zakaz występowania w reprezentacji. Część z tych piłkarzy się pokajała, wróciła do reprezentacji, natomiast tutaj właśnie Stanisław Terlecki pokazał ten niezłomny charakter, nie kajał się i nie wrócił do reprezentacji. Zresztą sam powiedział, że już nie chce występować w reprezentacji. I teraz tak, w 1981 roku niechciany w Polsce wyjechał do USA, gdzie występował w zespołach Golden Bay Earthquakes oraz słynnym New York Cosmos.
Już po 30 wrócił do kraju i ŁKS-u. W 1988 roku został zawodnikiem stołecznej Legii Warszawa, z którą zdobył dwa kolejne puchary. W 1990 roku ponownie wrócił do ŁKS-u, tym razem na 4 mecze. W następnym sezonie widniał w kadrze Polonii Warszawa, by zakończyć karierę w 1993 roku. Następnie występował amatorsko w drużynie Ada Biska P. Bielany Warszawa, która w sezonie 2005-2006 grała w warszawskiej klasie A. W 1999 roku krótko był trenerem w Gwardii. W 2006 roku napisał autobiografię Pele Boniek Ja, opowiadającą o jego życiu i historiach z tego życia wziętych. Bez powodzenia kandydował do Sejmu w 2001 roku z listy Ligi Polskich Rodzin w Okręgu Łódzkim, w 2007 roku z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w 2006 roku z listy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego. Zmarł 28 grudnia 2017 roku w Łodzi w wieku 62 lat. Także tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o mecze, tutaj mecze po prostu w reprezentacji, to mogę wam powiedzieć, że występował przeciwko takim właśnie zespołom jak Portugalia, znaczy reprezentacją, tak, Portugalia, Cypr, Węgry, Irlandia, Cypr, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Australia, Związek Radziecki, Bułgaria, Finlandia, Szwajcaria, Holandia, Libia, Rumunia, Szwajcaria, NRD w Chorzowie, który zakończył się remisem. To były eliminacje do Mistrzostw Europy w 1980 roku. I tak właśnie to wyglądało. Dobra, teraz tak. Miał czworo dzieci, synów Stanisława, Macieja, również piłkarza, oraz Tomasza i córkę Annę Marię. Tak to właśnie wygląda. Ostatni mecz tutaj Stanisława Terleckiego, zaraz wam powiem, to jest mecz w 1980 roku w Krakowie, gdzie grali przeciwko Algierii, tak? 19 listopada 1980 roku. Zaraz sobie zobaczymy, tutaj jeszcze z Niemcami grali w 1980 roku we Frankfurcie i tutaj był wynik 3-1. Zwyciężyli Niemcy. No, dobra. No tak to właśnie wyglądało. No tak powiedziałem, to jest właśnie kariera wybitnego piłkarza. Pozycja lewoskrzydłowy, rozgrywający wzrost 176 cm, tak? To jest właśnie biografia wybitnego piłkarza. Oczywiście nie każdy piłkarz będzie takim dobrym piłkarzem, znaczy tak po prostu odniesie taki sukces karierę, jak na przykład Zbigniew Boniek czy Robert Lewandowski. Wielu tak naprawdę wybitnych, wielkich piłkarzy, gdzieś tam po prostu ta kariera jest złamana, tak? Niekoniecznie zawsze przez tą osobę, która chce robić tą karierę, tylko przez inne czynniki. No i rzeczywiście tutaj tak było też w przypadku właśnie Stanisława Terleckiego, który, kto wie, może gdyby występował dalej w reprezentacji Polski, odniósłby ogromny sukces, tak? Zrobiłby ogromną karierę, nie tylko krajową, ale także międzynarodową. No ale to już jest, wiecie, kwestią niedopowiedzianą tak naprawdę. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Oczywiście no, jakby w naszej polskiej świadomości nie jest tak bardzo znany, tak? Bo w naszej świadomości są znani tacy piłkarze jak Lubański, jak Boniek, jak tutaj inni po prostu jeszcze piłkarze w tamtym czasie z Legii Warszawa czy z innych klubów, natomiast no, na pewno wybitny, tak, piłkarz zasłużony, który gdyby nie po prostu decyzje tak naprawdę partyjne, bo w tamtym czasie PZPN kierowało wojsko, tak, to może ta kariera dalej by trwała. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia praktycznie, tak, bo PZPN-em kierują sportowcy, tak, czy byli piłkarze, którzy są związani ze sportem, natomiast w tamtych czasach to były zupełnie inne czasy, można powiedzieć, że to były czasy siermiężne, tak to właśnie wszystko wyglądało. Przywódcą, czy na czele po prostu PZPN-u w tamtym czasie, kiedy była właśnie ta afera na Okęciu, był generał, tak, wojskowy, natomiast dzisiaj nie ma takiej po prostu struktury jakby w PZPN-ie, tak, żeby było wojsko. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem,
kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmy na moim kanale. Myślę, że bardzo fajne, bardzo ciekawe. Mówię także o innych piłkarzach, którzy są już jakby praktycznie zapomnieni, a nie tylko o tych najnowszych, tak, najnowszych w cudzysłowie, oczywiście tych najświeższych karierach, o, w ten sposób powiem. To wszystko jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!